Wiadomo jest to, że jeżeli będzie dopłata 600 zł do najmu, to nagle ceny najmu wzrosną o jakieś 600 zł. Na pewno, jeżeli pojawią się mieszkania w kredycie 0%, to zakładam, że ceny pójdą do góry. Uczelnia będzie musiała wynająć mieszkania na wolnym rynku, a potem takie mieszkanie wynająć za złotówkę studentom. Wszystko, co będzie dopłacane, spowoduje, że ceny nieruchomości będą szły do góry. To każda partia próbuje budować mieszkania i żadnej to jeszcze chyba nie wyszło. Witam Was bardzo serdecznie, Darek I Barski. Marcin Bochenek. Kolejny materiał na kanale Flat for Flip, ludzie, relacje, nieruchomości. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się może stać na rynku nieruchomości po zmianie władzy. Jak wiemy, na razie mamy rząd tak zwany tymczasowy, więc zacznijmy od początku. Mieszkanie prawem, Nie nie towarem. towarem. Tak jak wiemy wszyscy, zmieniła się władza w Polsce i porozmawiamy dzisiaj o tym, co może ta nowa władza wprowadzić na rynku nieruchomości, jaki to może mieć wpływ na deweloperów, na osoby, które kupują mieszkania. I zaczynamy z grubej rury, tak jak Darek wspomniał, mieszkanie prawem, nie towarem. To są postulaty, z tego co wiem, chyba lewicy. I chodzi o to, że mieszkanie powinno być dostępne dla wszystkich, nieważne jaki ktoś ma poziom cenowy, ile zarabia, każdy powinien mieć mieszkanie. Tak, a ponieważ wiemy, że mieszkań w Polsce brakuje i Lewica ma pomysł na to, żeby zwiększyć ilość budowanych mieszkań komunalnych, socjalnych, każdych innych, żeby każdy mógł to mieszkanie nabyć. Koniec z kapitalizmem wyzyskiwaczem w postaci deweloperów, którzy zarabiają ciężkie pieniądze, a człowiek, który ciężko pracuje, nie może sobie tego mieszkania kupić. To jest dość ciekawe podejście, bo właśnie zazwyczaj jak osoby mówią o deweloperach na przykład, że oni są tacy źli, że po co oni tyle budują? Przecież za dużo budują. A ile oni pieniędzy na tym zarabiają? Ale im więcej oni budują, tym więcej mieszkań jest dostępnych. I im więcej mieszkań jest dostępnych, tym te ceny powinny być mniejsze, prawda? Tak, no jeżeli podaż będzie większa niż popyt, to powinny ceny maleć. Natomiast dzisiaj cały czas mamy mniej mieszkań niż chętnych na zakup tych mieszkań. A żeby można było spełnić jeden z postulatów lewicy, czyli żeby mieszkanie było bardziej dostępne i nie było towarem, no to musi być tych mieszkań bardzo dużo budowanych. I teraz pewnie jest kilka sposobów na to, żeby tych mieszkań było więcej budowanych. Jednym z nich jest to, żeby na przykład zostały uwolnione grunty spółek państwowych po to, żeby można było tam budować mieszkalnictwo, czy socjalne, czy komunalne, czy jakiekolwiek inne, które byłoby w sposób tani do pozyskania dla osób, których nie stać na zakup na rynku takim wolnym. Dokładnie tak. To jest dokładnie to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o postulat Koalicji Obywatelskiej, czyli aby mieszkań w Polsce powstawało więcej, uwolnimy grunty spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a zwłaszcza te, które trafiły do KZN na potrzeby programu Mieszkanie Plus, programu PiS, który okazał się katastrofą. I to mogłoby spowodować, że grunty, które należą do spółek Skarbu Państwa, mogłyby zostać oddane do dalszej odsprzedaży. I na przykład, żeby deweloperzy mogli to kupić i coś tam wybudować, lub żeby budowały to podmioty państwowe, tak? Które mają zapełnić dziurę w postaci tego, że mieszkań na rynku brakuje. No to by było ciekawe rozwiązanie, bo teraz po jakimś czasie, jeżeli by spółki Skarbu Państwa pokazały gorsze wyniki albo że sprzedały poniżej cen rynkowych, to by się okazało, że byłyby kłopoty z tym, dlaczego spółka wyprzedaje majątek. Więc ja bym był ostrożny, bo już jedni majątek wyprzedawali spółek Skarbu Państwa. Więc tutaj ta polityka socjalna myślę, że będzie trudna do wprowadzenia, natomiast na pewno trzeba wymyślić jakiś mechanizm, który będzie dawał możliwość zakupu mieszkania ludziom, których dzisiaj na rynku takim wolnym nie stać na zakup. No i tu jest pewnie cały wachlarz dotacji różnego rodzaju, które będą do wynajmu, do najmu, do zakupu nieruchomości, no bo to się też Pewnie. w programach wpisuje. Pierwsze z brzegu. Nie kredyt 2%, ale kredyt 0%. Proszę. Trzeba być bardziej pro-mieszkaniowym niż poprzednia władza, więc nowa władza proponuje kredyt 0% dla osób na swoje pierwsze mieszkanie. To o tym już nie ma co za dużo się wypowiadać, bo już powstało tysiące filmów na temat kredytu 2%. To jest to samo, tylko że jeszcze lepiej. Myślę, że mega lepiej, bo jak sobie pomyślicie, kto na tym zarobi, to pomyślcie sobie, że jest kredyt 0%, czyli ktoś ma koszt pieniądza zero I według ciekawe, bankowego podejścia. tak, Ale bank nie da pieniędzy za zero, tylko bank da na pewnym poziomie oprocentowania. W związku z tym to oprocentowanie wygospodarować będzie musiało państwo, więc będzie musiało wziąć pieniądze z podatków. Więc dzięki temu, że zostanie wprowadzony program 0%, na pewno
będzie się to działo w obszarze podatków, no bo ktoś za to musi zapłacić. Na pewno, jeżeli pojawią się mieszkania w kredycie 0%, to zakładam, że ceny pójdą do góry. Dokładnie tak. Czyli tak jak będziemy mogli zauważyć, po pierwsze, zakupimy nieruchomości drożej, bo ceny pójdą w górę, a koniec końców i tak zapłacimy za to w podatkach. Więc czy to jest taka fajna sytuacja? No nie wiem, musicie zastanowić się nad tym sami. Kolejną ciekawą dopłatą to jest dopłata do najmu. 600 zł dopłaty do najmu. Ale to jest fajna rzecz, no bo jak ja bym chciał wynajmować, albo moje dzieci, żeby wynajmowały, to mieć 600 zł, to mogą sobie wynająć większe mieszkanie, mogą sobie wynająć w lepszej lokalizacji to mieszkanie, pod warunkiem, że ceny mieszkań nie wzrosną wynajmu. I gdyby prawa ekonomiczne nie miały zastosowania na normalnym rynku, wolnym rynku. Wiadomo jest to, że jeżeli będzie dopłata 600 zł do najmu, to nagle ceny najmu wzrosną o jakieś 600 zł. Więc tak to niestety wygląda. Co więcej, nie tylko dopłaty do najmów, ale również akademiki za złotówkę dla studentów. I ostatnio oglądałem ciekawy wywiad, gdzie osoba, która zarządza uczelnią, powiedziała, że okej, ale no my nie mamy na tyle akademików, żeby dać wszystkim naszym studentom. I poszła odpowiedź od polityka, że wtedy uczelnia będzie musiała wynająć mieszkania na wolnym rynku, a potem takie mieszkanie wynająć za złotówkę studentom. Co to może spowodować na rynku najmu, twoim zdaniem? Mieszkanie prawem, nie towarem. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jak można być oderwanym od rzeczywistości, bo oczywiście to będzie tylko powodować, że mieszkania zlokalizowane wokół dużych uczelni czynsz będzie miało wyższe, dlatego że wiadomo, że jak uczelnia na 100% musi zagwarantować pewną ilość mieszkań czy akademików do wynajmu, a nie ma ich w swoich zasobach, to będzie musiała wynajmować mieszkania w okolicy. I zakładam, że one muszą być w miarę blisko, więc te mieszkania będą znowu, jeżeli chodzi o ceny najmu, szły do góry. I teraz jak dodamy sobie 2 plus 2, to zobaczymy zaraz, że dopłata do wynajmu mieszkania plus akademiki za złotówkę plus wszystko, co będzie dopłacane, spowoduje, że ceny nieruchomości będą szły do góry. Jeżeli ktoś dzisiaj wieści, że będzie katastrofa na rynku nieruchomości, że ceny będą spadać, że już deweloperzy zarobili, że ceny są horrendalnie wysokie, to zobaczycie, że one będą sobie powoli będą szły do góry. Natomiast kto inny będzie kupował mieszkania? Tak jak to już mówiłeś kilka razy wcześniej, że zmieni się po prostu ten nasz nabywca tych nieruchomości. Tak, no mamy w kręgu społeczności Flat for Flip osoby, które współpracują z inwestorami z zagranicy, którzy chcą kupować całe bloki, kilka bloków nawet naraz po to, żeby można było w łatwy sposób zarządzać tymi mieszkaniami na krótkoterminowy najem albo długoterminowy, bo w długoterminowym najmie u nas w Polsce cały czas te parametry rentowności są dwa razy lepsze niż na zachodzie. Dokładnie. I taką wisienką na torcie na koniec dzisiejszego nagrania będzie to, że rząd będzie planował przeznaczyć 10 miliardów złotych na rewitalizację i remonty pustostanów w zasobach polskich samorządów oraz przeznaczymy 3 miliardy złotych rocznie na dofinansowanie nowych projektów w modelu TBS oraz remont i powiększenie miejskich zasobów mieszkaniowych. Czyli państwo bierze się za budowanie nowych mieszkań. Kurczę, szczerze powiedziawszy, odkąd jestem już w takim dorosłym życiu i przyglądam się scenie politycznej, to każda partia próbuje budować mieszkania i żadnej to jeszcze chyba nie wyszło. To prawda. Ale pamiętajcie, mieszkanie prawem, nie towarem. Dokładnie tak. Dokładnie tak i to będzie puenta chyba dzisiejszego odcinka. Tak. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli macie inne zdanie na temat mieszkań, czy prawem, czy towarem, dajcie znać w komentarzu. Za dzisiaj dziękuję. Darek Barski i Marcin Bochenek. Do zobaczenia.